Dzień dobry. I postanowiłem dokonać kolejnej modyfikacji wstawiania dowolnego includa w scenerii. To już chyba będzie ostateczna jakaś poprawka, funkcja nowa, nie wiem, funkcjonalność. Mam tutaj wczytaną scenerię wraz z parametrami pokazywania na mapce różnych obiektów i spróbujemy dodać i jakieś jeszcze funkcje. Tutaj 18. Mam przygotowane tutaj includy, które będą wstawiane. No i tutaj klikamy automatyczne rozmiary dorysowanych obiektów. Wskakuje okno dialogowe. Przycisnę przycisk start. Wyskoczy czerwone światełko. To czerwone światełko będzie oznaczało, że w tym czasie nie należy dodawać nowych obiektów. No i trzeba poczekać, aż ono zapali się na zielono. Jest czerwone, jest zielone, dobrze. I możemy, dotychczas można było tutaj wybrać tylko elipsę, czy kółko, a teraz można kwadrat lub elipsę. Klikamy, załóżmy sobie na tą elipsę. I stawiamy sobie z tym Windowsem tam, gdzie mają być te nowe include. Funkcją nową jest to, że od razu widzimy rozmiary tego danego obiektu. O. Tego możemy przesunąć, a to jest tutaj, mamy tutaj możliwość przesuwania, jeśli one będą zachodziły na siebie. Możliwość zmiany rotacji. Górę go przesuniemy, przypuśćmy. W tej chwili mam zaznaczoną taką opcję w arkuszu konfigurującym, żeby obiekty były, rotacja obiektów była zgodna z najbliższym torem, czyli gdzieś tutaj. Ale może odhaczyć tą funkcję, wtedy rotacja będzie losowa. No ale mimo wszystko tutaj możemy sobie sami dokonywać zmian tej rotacji, przesunięcia. Proszę zauważyć, że wybraliśmy elipsę, a rysują się albo kółka, albo kwadraty automatycznie. Za chwilę powiem, o co chodzi. Dobrze. I starczy. Stop. Włączamy możliwość rysowania. W momencie, jak ja przejdę tutaj na arkusz wstaw dowolny JC, w momencie, jeśli wstawialiśmy obiekt, to został od razu wylosowany include, który ma być wstawiony. Czy też tutaj z tej tabeli, czy też odwołanie do arkusza domki. Jeśli będzie odwołanie do arkusza domki, to wtedy automatycznie ten autokształt przybiera kształt kwadratu o różnych, o odpowiednich rozmiarach, zgodnie z tym, jaki jest wpisany w konfiguracji w arkuszu domki.
te checkboxy tutaj, te dwa odpowiadają za rotację obiektu, czy ma być losowa, czy też zgodnie z najbliższym torem. Mamy możliwość, jeśli klikniemy na dany obiekt, to mamy możliwość również go przesuwania i rotowania. Na przelipsie tutaj akurat jest kółko, nie będzie widać, że on, ten obiekt się obraca. I tutaj widać, jaki został przyporządkowany include. Przy całkowitym ręcznym wstawianiu obiektów, co za chwilę pokażę, decyzja, jaki będzie include, odbywa się na dużo późniejszym etapie. A tu od razu jest wyznaczany ten include. Tutaj mamy jakiś akademik wylosowany, duży obiekt. Można jakiś dowolny tutaj usunąć, na przykład tego usuniemy. Obiekt to będzie co? Drzewo jakieś. Dobrze. I jeśli to mamy tutaj te obiekty wstawione, 18. Odczyt spożytych postawionych include'ów, naciskamy ten przycisk. I mamy. I teraz klikamy, jeśli chcemy te zmiany zapisać w scenerii, to zapisz wstawione include'y do scenerii. Byśmy kliknęli na ten przycisk. Include byłyby, znaczy obiekty by były wstawione do scenerii. Więcej na ten temat jest w arkuszu pomoc jak zwykle. I to wszystko, co chyba miałbym do dodania. Dziękuję serdecznie, kłaniam się.